20. jubileuszowy międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Truck Show od 20 lat cieszy tysiące ludzi i na trwałe zapisał się w historii polskiej motoryzacji. Ponad 1000 zgłoszonych pojazdów i 150 tysięcy zwiedzających każdego roku jest dowodem na to, że potrzeba takiej imprezy, choć wymaga ona mnóstwo pracy. Urzędy, instytucje, firmy i osoby prywatne do zorganizowania Master Trucka potrzeba sztabu ludzi. I nie jest tajemnicą, że organizacja zlotu zajmuje prawie rok. Zlot wymaga spełnienia odpowiednich formalności. Dlatego podziękowania należą się marszałkowi województwa opolskiego, który jest wieloletnim patronem zlotu. Także Ministerstwo Infrastruktury chętnie wspiera Master Trucka, a jego szefowie nieraz gościli na jego terenie. Czym byłby zlot bez błogosławieństwa Inspekcji Transportu Drogowego? Również na poziomie lokalnym, gminnym, Master Truck ma swoich przyjaciół. Wójt gminy Komprachcice, pan Leonard Pietruszka, wiernie kibicuje zlotowi, a zakład komunalny Komprachcice i gminny RIPOK są filarem gospodarki odpadami Master Trucka. W końcu przez 3 dni w roku gmina Komprachcice, na terenie której znajduje się Polska Nowa Wieś, ma aż 15 razy więcej mieszkańców. A na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego trzeba wybudować miasto. Z władzami, infrastrukturą, organizacją ruchu czy służbami. Dlatego dziękujemy firmom Cebula Transport i Kadam za dostarczenie zlotowej sceny i płotów z firm Interget oraz KK Service. Dzięki ogrodzeniom oraz pracy firmy Agar ludzie i pojazdy byli bezpieczni. Zmianę organizacji ruchu i oznakowanie z firmy Traffic Concept wykorzystywała opolska policja, dbająca o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tych, którzy uważali, że prawo ich nie obowiązuje i utrudniali przejazd, odholowywały firmy Warm i Autoczok. Podziękowania należą się także firmie Namplan, z której pomocą udało się zbudować obiekty zlotowe, czyli namioty. Mając tak przygotowaną infrastrukturę podstawową, można było iść dalej. Biuro organizatora zlotu niczym pszczoły w ulu wykonało mrówczą pracę, zapraszając i umawiając wystawców. Master Truck bywa nazywany targami branżowymi i tak jest w istocie, bo wydzielana jest powierzchnia wystawiennicza i doprowadzone są tam media. Dzięki temu na stoiskach czy na odbywających się tam koncertach nie zabrakło prądu. W razie W potrzeba było mieć pomoc medyczną i przeciwpożarową. Tu zawsze możemy liczyć na wsparcie Fundacji Ermet oraz strażaków ochotników. Dziękujemy im za ich wspaniałą służbę. Sporo pracy zajęło okablowanie, oświetlenie i nagłośnienie głównej sceny. Tu szczególnym profesjonalizmem wykazała się firma Ragtime. Na koniec pozostało zaprosić gości specjalnych, artystów, posiadaczy pięknych samochodów i Was, drodzy zwiedzający. Tradycyjnie na początku roku oficjalnie podano datę najbliższego Master Trucka i od tej pory machina ruszyła z kopyta. Tempo było duże, jak widzicie, ale czego się dla Was nie robi. My przedtem żeśmy jeździli od samego początku. No zawsze było super. Organizatorzy nam zawsze takie niespodzianki przygotowali. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo nam się zawsze podoba. No i nigdy nie było jakichś obiekcji, że coś było źle. No także bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy, że do tego czasu żeśmy dotrwali. No i co możemy powiedzieć? Bardzo, bardzo dużo jest samochodów. No i z przyjaciółmi zawsze jeździmy. My zaczynaliśmy jako osoby zwiedzające, także to się zaczynało stopniowo. Poznaliśmy potem państwa Łączyński, że tak powiem, zarazili nas tym. Także teraz też nasz zlot jest 15. A są też tacy, co nie opuścili żadnego Master Trucka. A ilu dorosło przez ten czas? Master Truck był też miejscem, gdzie poznawali się ludzie. Kilka razy byliśmy świadkami oświadczyn, a niektóre dzieci to się chyba nawet urodziły na zlocie, bo to one są najwierniejszymi fanami Master Trucka. A czym byłby zlot bez zgranej ekipy? Możecie w to nie wierzyć, ale wiele osób pracujących w organizacji Master Trucka spotyka się tylko na to wydarzenie, współpracuje przez wszystkie dni zlotu, a następnie rozjeżdża się po całym kraju. Dzięki ich pracy działało Welcome Center, usuwanie śmieci, pogotowie techniczne, łączność i wiele innych działów. A relacje ze zlotu? Tu także pracuje zgrana ekipa pod wodzą reżysera i jego asystentki.
kilkunastu operatorów, dwoi się i troi, aby każda kamera i mikrofon były tam, gdzie coś ciekawego się dzieje. Oczywiście nie wszystko nam wyszło, ale jak mówi stare przysłowie, nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. Na kolejny zlot postaramy się unikać błędów, a wiemy, że wy już na ten zlot czekacie. Pozdrowienia dla organizatorów, dla filmowców, dla wszystkich panów, którzy pracują wokół nas. Dziękujemy, jest porządek, organizacja super, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No i czekamy na następny 21 oczko, na następny Master Track. I dla takich zlotowiczów warto się wysilać kolejny rok. Jeszcze raz dziękujemy wam za jubileuszową edycję Master Tracka. Za nami pierwsze z 20 lat, a przed nami kolejna 20. Tymczasem po raz ostatni zajrzyjmy na zlotową scenę, na koncert i powspominajmy miłe chwile spędzone na Master Tracku. Cześć! Just as long.